Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż jak Bóg? Kto pyta, nie błądzi, kto szuka, ten znajdzie. Dzieci często zadają rodzicom pytania, niekiedy bardzo trudne. Rodzice sami nie wiedzą, jak na nie odpowiedzieć. Na drodze poszukiwania prawdy objawionej trzeba pytania stawiać. Dziękujemy Wam, że nam ufacie i przesyłacie pytania, oto niektóre z nich, poprzez media społecznościowe, że nasze nagrania na kanale internetowym budzą różnego rodzaju nastroje i rodzą też pytania. Za te pytania dziękujemy i prosimy o kolejne. Będziemy starali się odpowiadać na nie najlepiej tak, jak potrafimy. Dzisiaj sięgam do jednego z nadesłanych pytań. Ktoś nawiązał do cyklu o aniołach u świętej siostry Faustyny i do pięknego cytatu z dzienniczka o tym, że gdyby aniołowie mogli nam zazdrościć, to zazdrościliby dwóch rzeczy – cierpienia i komunii świętej. To numer 1804 w dzienniczku. Ktoś pyta, dlaczego aniołowie zazdroszczą nam cierpienia? Czy jest coś niezwykłego w cierpieniu? A ktoś inny dodaje, a dlaczego aniołowie zazdroszczą nam Eucharystii? Najpierw zwróćmy uwagę na kontekst tego wyrażenia w dzienniczku. Faustyna używa trybu przypuszczającego. Gdyby aniołowie mogli nam czegoś zazdrościć, nie zazdroszczą nam faktycznie, bo niebo, gdzie przybywają aniołowie, nie jest krainą zazdrości. Tam wszyscy są szczęśliwi, zanurzeni w miłości Bożej. Nikt nikomu niczego nie zazdrości, bo ma sam wszystko, co potrzebne do szczęścia. Ale gdyby nam mieli czegoś zazdrościć, to zazdrościliby nam cierpienia. Bardzo tajemnicze słowa. O tej zazdrości aniołów, wobec tego, że ludzie mogą cierpieć, oni nie muszą, nie mogą nawet, pisał też święty ojciec Pio i inni święci. Ktoś pyta, co jest niezwykłego w cierpieniu? Tak po ludzku to nie ma nic niezwykłego. Cierpienie jest złem. Nikt nie chce cierpieć. Każdy chce z tego cierpienia jak najszybciej wyjść. Zresztą Pan Jezus, jak nas uczył modlitwy pańskiej, to powiedział, aby wołać zbaw nas ode złego, także tego zła, którym jest nasze cierpienie. Każdy chce się cierpienia pozbyć, dlatego kupujemy lekarstwa, decydujemy się na operację, idziemy do lekarza. Z punktu widzenia człowieka cierpienie jest zawsze złem. Ale musi mieć jakąś wartość, skoro aniołowie mogliby nam go zazdrościć. Jaką wartość ma cierpienie? To zrozumie tylko człowiek, który żyje blisko Chrystusa i popatrzy na jego cierpienie, bo on zbawił świat przez cierpienie. Przez te 3 godziny na krzyżu uczynił więcej niż przez cały swój pobyt na ziemi, przez wszystkie nauki, rekolekcje, konferencje i cuda. Jaką wartość ma cierpienie w oczach Bożych? Może dla aniołów tych upadłych byłaby to jakaś okazja do pokuty, do ratowania swojego istnienia na wieczność. Ale w wypadku świętych aniołów, oni uczestniczą w tajemnicach Bożych, a święci mówili, że cierpienie jest łaską. Nawet Faustyna tak mówiła. To już w ogóle niezrozumiałe. Tylko jakieś szczególne doświadczenie wiary, jakieś światło z wysoka może nam pomóc to pojąć bardziej, zawierzyć. Zawierzyć najpierw, a dopiero potem pojąć. Rozumienie cierpienia przypomina zwierzęta, które mają zrozumieć ludzką mowę.
co pies rozumie z naszej mowy. Może jakieś komendy, ale nie stać go na nic więcej. Tak samo człowiek nic nie rozumie z tajemnicy cierpienia. A zatem trzeba to przyjąć na wiarę, jeśli nie mamy takiej łaski jak mistycy, i to cierpienie uświęcić. Aniołowie mają łaskę zrozumienia, że cierpienie jest czymś wyjątkowym. Słyszałem kiedyś o pewnej pani, która bardzo narzekała na swoje cierpienie. Ksiądz, który ją odwiedzał w szpitalu, próbował jakoś ją podprowadzić do odkrycia nadprzyrodzonego sensu cierpienia. Nie bardzo to skutkowało, ale kiedy obudziła się po którymś ze snów, ksiądz zauważył dziwną przemianę. Co się stało, proszę pani? Miałam niezwykły sen. Śniło mi się, że taka zbolała i cierpiąca siedziałam nad doliną i płakałam. Ale nie byłam sama. Obok mnie siedział Pan Jezus w cierniowej koronie i także płakał. I te Jego łzy łączyły się z moimi łzami, wypełniały tą dolinę i tworzyły jezioro. I widziałam, jak w tym jeziorze łez zanurzali się ludzie. Byli brudni, ale po zanurzeniu wychodzili czyści. I wtedy zrozumiałam to, co ksiądz mi mówił. Jak ja te swoje cierpienia ofiaruję Panu Jezusowi, to nie wiadomo kto, gdzie i kiedy w tym jeziorze obmyje swoją duszę i wróci do Pana Boga. Ja to zrozumiałam. Teraz mi jest łatwiej to cierpienie ofiarować. Niezwykły sen, ale dzięki Chrystusowi cierpienie ma sens, bo inaczej byłoby bez sensu. To tak jak kawałek płonącego drzewa. Bezpowrotnie to drzewo ginie. Ale jeśli ten kawałek płonącego drzewa włożymy do pieca, to możemy na tym ogniu ugotować obiad, zagrzać wodę na herbatę, a nawet ogrzać mieszkanie. I to zrobił Chrystus. Z bezsensu cierpienia uczynił z niego zbawczy środek do zbawienia wszystkich ludzi. I aniołowie to rozumieją. Wiedzą, jaka to łaska. Dla nas to przyjęcie przez wiarę. Kto tego nie rozumie, niech prosi. Niech prosi nie tylko o zrozumienie, ale także o siły do przyjęcia takiego krzyża cierpienia. I to zrozumiała Faustyna. Ona też, kiedy konała, miała takie straszne bóle, że poprosiła o tabletkę przeciwbólową, ale potem zmieniła ten zamiar. Powiedziała, że chce ofiarować te cierpienia za grzeszników. Święci aniołowie, jesteście w obliczu Boga. Pozwólcie wszystkim cierpiącym bardziej zrozumieć sens cierpienia i umieć uczynić z niego ofiarę na uratowanie wielu, wielu zagubionych dusz. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.